jest wpisana w podstawę hakselskiej metody wychowawczej. Hakselski system wychowawczy opiera się m.in. o takie zasady jak braterstwo, służba i praca nad sobą. I to powoduje, że harcerze w bardzo wielu polach swojego działania w życiu codziennym, także w swoich własnych miastach, nie tylko w takim wielkim, ważnym wydarzeniu jak Światowe Dni Młodzieży, pełnią służbę. Tutaj nasi harcerze pełnią służbę dwojaką. Po pierwsze, pełnią służbę dla uczestników Światowych Dni Młodzieży, jak również tutaj w tym miasteczku mamy grupę harcerzy, którzy pracują po to, żeby ci inni mogli pełnić służbę, czyli przygotowują zaplecze ich działania. To, co się dzieje przy współpracy z Światowymi Dniami Młodzieży czy ze stroną wojewody, to tak naprawdę obstawiamy zarówno patrole medyczne, jak i mamy służbę logistyczną, służbę zabezpieczenia, służbę taką porządkowo-informacyjną. I te rzeczy wykonują nasi harcerze codziennie. Druga grupa, tak jak powiedziałam, codziennie przygotowuje posiłki, przygotowuje zaplecze, taka żeby ci, którzy jadą na służbę do Krakowa, mieli zapewnione pełne zaplecze. Duma rozpiera nie tylko wtedy, kiedy o nas mówią, dlatego że podstawowa praca harcerska to praca wychowawcza w drużynach. Musimy być świadomi, że gdyby nie całoroczna praca wychowawcza w drużynie harcerskiej, to ci młodzi ludzie nie chcieliby być może dzisiaj tutaj przyjechać na służbę. To jest efekt całego cyklu wychowawczego. Oni, żeby tu przyjechać, poza tym, że normalnie pracują w drużynach, przygotowywali się w taki sposób, że ci, którzy pełnią służby medyczne, musieli przejść specjalnie kursy KPP. Musieli wykonać bardzo wiele rzeczy, żeby móc się tu znaleźć. Dlatego duma z postawy harcerskiej, z młodych ludzi w harcerskich mundurach rozpiera mnie zawsze. Dlatego, że oni potrafią zrobić bardzo wiele dla innych i dla siebie. Potrafią planować swoje życie, potrafią stawiać cele, realizować je i umieć się cieszyć. Ale robiąc to wszystko dla siebie, nigdy nie zapominają o innych, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, pełnią służbę. Więc jestem dumna z nich i cieszę się z ich radości. Dlatego, że ich ta służba także cieszy. To nie kara. To tak naprawdę ich pasja. I to jest piękne.